Blisko 80 spotkań, 900 bramek i 200 zawodników, a przy tym wszystkim mnóstwo sportowych emocji. Dziewiąta edycja Krośnickiej Halowej Ligi Piłki Nożnej jako jedyna w regionie ruszyła i wytrwała do końca, mimo pandemii. Sama liczba zdobytych bramek, czyli 900 bramek w tej edycji, no to już wydaje mi się, że działa na wyobraźnię. Nasza kamera pojawiła się na finale rozgrywek. Mecz o pierwsze miejsce nie obył się bez kontrowersyjnych dla zawodników decyzji, okrzyków radości i mnóstwa emocji. Zakończył się wygraną Middlesbrough z błękitnymi 9-5. Co zwycięzcy czuli po ostatnim gwizdku? Ulgę, na pewno ulgę, szczęście, no i radość, że udało się nam. Było różnie, przegraliśmy 4 mecze w grupie, ale no na koniec spięliśmy się. I wyszło nam, nie? No i bardzo się cieszymy na pewno. Miłosz Zbierac został wybrany najlepszym bramkarzem całego turnieju. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii rozgrywek nie było króla strzelców. Było ich dwóch. I to z jednej drużyny, z błękitnych, którzy zajęli drugie miejsce. Na początku rywalizowaliśmy ze sobą. No i po prostu tak to się ułożyło, można powiedzieć. Łeb w łeb szliśmy praktycznie całą rundę zasadniczą. W ostatnim meczu mieliśmy podobną ilość bramek i wtedy podjęliśmy decyzję, że dogadamy się, żeby strzelić jednak tyle samo tych bramek. Udało nam się to zrobić, jesteśmy zadowoleni z tego. Zawodnicy na co dzień grają razem w klubie Bary czy Sulów. Krośnickie rozgrywki to dla nich dodatek. W czasie pandemii, kiedy większość miejsc była zamknięta, w tym także siłownie i baseny, zawodnicy mogli rozerwać się właśnie podczas gry w hali. No na pewno duża odskocznia, wiadomo, nie można było nigdzie się ruszać, nawet na siłownię pójść, jedynie coś na dworze porobić, pobiegać w parku, no ale tu mogliśmy się z chłopakami spotkać. Mimo braku publiczności zakończenie było niezwykle huczne. Puchary wręczyli wójt gminy Krośnice, Andrzej Biały oraz partnerzy ligi. Teraz pozostaje tylko czekać na kolejne rozgrywki. Miejmy nadzieję, że 10. edycja znowu będzie mogła być przeprowadzona razem z publicznością, z pełnymi trybunami. Tutaj, proszę mi wierzyć, zawsze, nawet w tych pierwszych etapach spotkań, wychodzenia z grup i tak dalej, trybuny pękały w szwach. Echo 24, Oliwia Stasiak.